W Muzeum Historycznym zaprezentowano księgozbiór Stanisława Wincenza, który został przekazany katolickiemu uniwersytetowi we Lwowie. Zbiór książek jest własnością Mykoły Kniażyckiego. Stanisław Wincenz był bardzo ważnym człowiekiem dla kultury polskiej, dla kultury ukraińskiej. Napisał pierwszy naprawdę ukraiński epos na Wysokiej Poloninie. Dbał o Guculach, o Ukraińcach, o ukraińsko-polskich relacjach. Oczywiście, że był wielkim Polakiem, no w tym samym czasie był i wielkim Ukraińcem dla nas wszystkich. Stanisław Wincenz w swoich książkach wiele miejsca poświęcił Huculszczyźnie. Choć pierwszy tom cyklu Na Wysokiej Połoninie ukazał się w roku 1936, to do tej pory jest on uważany zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie za jedno z najważniejszych dzieł opisujących ten region. Potrzebni nam są ludzie i wydarzenia, jacy łączą polskość i ukraińskość, a kimś takim był Stanisław Wincenz. Z jego strony to nie było wymyślone, nie było w tym żadnej premedytacji. On rzeczywiście realnie kochał Huculszczyznę i będąc polskim intelektualistą, Huculów uważał chyba za najbliższych sobie w sensie emocjonalnym. Po zajęciu wschodniej Polski przez Sowietów Stanisław Wincenz został aresztowany przez NKWD. Po zwolnieniu z więzienia w 1940 roku przedostał się na Węgry. Resztę życia spędził na emigracji. Zmarł w 1971 roku w Lozannie. W Krzyworówni na Huculszczyźnie powstaje Centrum Stanisława Wincenza, do którego trafi zakupiony księgozbiór.